Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj z nami nasza lektorka od maluchów, pani Katarzyna. Posłuchajmy, co pani Kasia powie o tym, jak pracuje się z dziećmi, aby były tego efekty. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, witam. Pani Kasiu, no to z tymi dziećmi jakoś inaczej się pracuje? Zdecydowanie pracuje się inaczej niż z dziećmi starszymi, z młodzieżą, z dorosłymi. Ja miałam okazję pracować z wszystkimi grupami wiekowymi, także przeszłam przez dorosłych, przez gimnazjalistów, licealistów, starsze dzieci szkolne, no i też te dzieci maluszki, czyli młodsze dzieci szkolne i dzieci przedszkolne. I specyfika pracy z takimi maluchami zdecydowanie odbiega od reszty grup. Więc na pewno są to dzieci pełne ciekawości, chęci i zapału do nauki, tylko trzeba to dobrze wykorzystać i ukierunkować, tak żeby można było je czegoś nauczyć. Ten wiek też wyróżnia się taką naturalną ciekawością. Więc jeżeli uczymy, dajmy na to angielskiego, to na pewno nie będzie to lekcja pod tytułem wchodzi pani do sali, rozkłada książki i uczymy się tylko tego angielskiego, tak? Na pewno musimy się uczyć angielskiego też po części, biorąc pod uwagę Świata. inne dziedziny, tak? Więc to na pewno będzie też muzyka, będzie też gdzieś plastyka, będą gdzieś czytanie książeczek, będzie też poniekąd WF, bo trzeba się bardzo dużo ruszać z takimi maluszkami. No i tutaj trzeba się bardzo dużo ruszać. Takie dzieci na pewno nie wysiedzą nam choćby nawet na dywanie dłużej niż 10-15 minut. Także jest to też taka grupa wiekowa, dla której przygotowując zajęcia trzeba się liczyć z tym, żeby te zajęcia, powiedzmy 45-minutowe, gdzieś co 10-15 minut zmieniać. Musi być rotacja aktywności. Z tych aktywności takich troszkę spokojniejszych, te bardziej aktywizujące i ponownie troszkę wyciszyć, uspokoić, dać im oddech i ponownie zaciekawić, zainteresować, poruszyć, uaktywnić. Zgodzi się Pani, że im młodsze dzieciaki, tym te aktywności muszą się zmieniać częściej, one są krótsze, a przeskakuje z jednej na drugą? Tak, dokładnie. Myślę, że pięciolatki to maksymalnie 10 minut i musi być coś innego. Dajmy na to choćby nawet piosenka, tak? Wprowadzanie piosenki, no to nie może być tak, że siadamy na dywanie i ja ich uczę tych piosenki pół godziny, tylko na przykład, nie wiem, puszczamy piosenkę, robimy coś innego. Znowu wracamy do tej piosenki, uczymy się z refrenu i znowu coś innego. I tak wymiennie, wymiennie, wymiennie. Jak mówi Pani, puszczamy piosenkę, bo dla mnie to jest jasne, dla Pani, bo my w tym siedzimy, mówiąc brzydko. Dla rodziców może niekoniecznie. Co to znaczy, że puszczam piosenkę, a potem robię coś innego? Czy na przykład jest piosenka o, co tam, o małpkach, o pingwinach, o czymś tam, a potem jak robię co innego, to co robię? No na przykład siadamy na dywanie, zaznaczam, że będziemy teraz uczyć się bardzo fajnej piosenki o super pingwinkach na przykład i bo oczywiście pokazuję dzieciom na przykład wcześniej maskotkę pingwinka, omawiamy sobie pana pingwinka, puszczamy piosenkę. I na przykład już teraz umawiam się z dziećmi, że jak usłyszą słowo penguin, no to podnosimy rączki, wstajemy, klapiemy, tak? Słuchamy tej piosenki raz, po czym na przykład robimy krótką zabawę, zamieniamy się w pingwinki albo szukamy pingwinków w sali, które wcześniej ukryłam, tak? I wracamy znowu siadamy na dywanie, słuchamy drugi raz tej piosenki i teraz reagujemy na jakieś inne słowo. Albo, nie wiem, ustalam sobie, że połowa grupy klaszcze, połowa tupie. I na takiej zasadzie ja wracam do piosenki co jakiś czas albo co jakieś zajęcia. Bo ja też lubię, znaczy z dziećmi to też fajnie wychodzi, żeby wracać po prostu do tego, czego się już nauczyły i jakby dokładać do tego, co już było. Czyli na przykład jeden tydzień wprowadzamy sobie jedną zwrotkę piosenki, następny tydzień drugą zwrotkę, trzeci tydzień całość, czwarty tydzień do tej piosenki na przykład
układamy sobie jakieś roleplay, czyli robimy jakieś udawanie jakiejś zabawy. Czyli te rzeczy, te... co tam jest w piosence, to się później przewija w innych aktywnościach, bo te pingwiny coś tam robią, a to skaczą, tutą, idą i ten temat jakby, to przez całe zajęcia dzieci nawet nie muszą tego wiedzieć, im się tego nie mówi, a my mamy ten zamysł, tak? Dla dzieci skaczemy piosenkę, potem nagle my tu już na dywanie, potem jest bajeczka, a w tej bajeczce te pingwiny robią w sumie jakimś cudem to, co robiliśmy w piosence, nie? I, dokładnie. I sprzedane to jest dzieciom, a oni w sumie, i to jest też często, rodzice pytają później, co było na angielskim? Śpiewaliśmy. Albo, bajka była, pani tam bajkę po angielsku czytała, świetnie. A dziecko nawet tego procesu jemu nie jest potrzeba znać, żeby to się zadziało, żeby to wypaliło. Ja zapytam jeszcze z innej strony. Mówi pani, dzieci, ci klaszczą, ci tupią. Często dzwonią do nas rodzice, a może indywidualne lekcje. Myśli pani, że dobrze jest małym dzieciom uczyć się samemu z panią? Pani uczy jedno dziecko, tak? Miałam takie sytuacje, bo też miałam dzieciaczki takie małe, które przychodziły na zajęcia, gdzieś rodzice chcieli indywidualnie. Miałam grupy do 25 osób, miałam grupy 10-osobowe i czasami zdarzało mi się 5-osobowe. Nie da się ukryć, że w tym wieku dzieciom najłatwiej uczyć się w małych grupach. Indywidualnie te dzieci, takie do 6, 7, 8 lat, mniejsze, w sytuacji, kiedy są jeden na jednego z nauczycielem, bardzo często to wynika z takiej naturalnej nieśmiałości po prostu z tego wieku. Boją się czasami odezwać, są takie zakłopotane, więc dużo łatwiej jest im rozmawiać, odzywać się, śpiewać, bawić z rówieśnikami. Nauczyciel oczywiście fajnie, da się zachęcić. Ja też z dziećmi śpiewam, tańczę, bawię się na dywanie, ale jednak ten kontakt z rówieśnikiem bardzo ułatwia szczególnie właśnie te konwersacje, tak, to rozmawianie, żeby zachęcić te maluchy do rozmawiania między sobą, do używania tego angielskiego, bo do pani to troszkę inaczej, a jednak do kolegi, koleżanki w swoim wieku, to nie ma porównania. Zdecydowanie łatwiej się uczy w małych grupach, ale jednak w grupkach. Bo duża grupa, tak jak jest w przedszkolu, to bardziej tak wszyscy skaczą, wszyscy tańczą, wszyscy naraz. Znaczy, ja myślę, że w takich dużych grupach to właśnie jest problem z tym, że trójka, czwórka, piątka dzieci skacze i robi, a reszta jest tak jakby gdzieś niekoniecznie biorą udział. I ja też jako nauczyciel nie mam możliwości, szczególnie przy takich małych dzieciach, wziąć każdego za rękę, bo mam tylko dwie ręce, więc nie mam możliwości każdego dziecka wziąć, do każdego podejść, każdego zaktywizować. A jeżeli mam taką małą grupkę, powiedzmy 5, 6, myślę, że 8 osób, to jednak moja moc sięga na tyle, żeby tą grupkę tak jakby zaktywizować, tak? Upewnić się, że każde dziecko wykonuje daną czynność. Mogę ich podzielić na pary i każdą z tych par też mieć na uwadze i sprawdzać i efekty naszej nauki i tego, że oni naprawdę biorą udział w zajęciach i rozmawiają między sobą i coś robią. A nie tak, że połowa mojej grupy gdzieś chowa się po kątach, bo jest na przykład piosenka, wszyscy tańczymy, a Jasio na przykład siedzi sobie pod krzesłem albo gdzieś za ścianą, albo rozmawia z kolegą o cukierkach. To już przy 20 dzieci nie jestem w stanie tego wszystkiego sprawdzić. Czyli grupa, ale mała grupa. Zdecydowanie. Każdego wyłapiemy, pokierujemy, każdemu jesteśmy w stanie pomóc. Tak, dokładnie. Pani Kasiu, powiedziała Pani, że skoro dzieciaków nie sadzamy przy stole, przy książce, bo nie o to chodzi w nauce w ogóle, mi się wydaje, a już w szczególności, to co to znaczy materiały na zajęcia? Co my wykorzystujemy z takimi dziećmi, żeby ich aktywizować do mówienia, do działania?
No przede wszystkim takie maluszki muszą sobie dotknąć, muszą sobie pomacać, muszą sobie obejrzeć. Więc ja na swoich zajęciach zawsze staram się mieć, jeżeli nie realne przedmioty, bo jeżeli uczymy się o school subject, no to wiadomo, że te rzeczy mam w sali. Jeżeli uczymy się o jakichś tam meblach, no to w sali też mam jakiś dywan, mam jakieś drzwi, mam jakąś szafkę, mam jakiś stół. Ale jeżeli uczymy się o jedzeniu, no to jeśli mam taką możliwość, przynoszę prawdziwe jedzenie. Jeżeli uczymy się o zwierzątkach, no to prawdziwych zwierzątek może nie przyniosę, ale mogę przynieść maskotki, mogę przynieść flashcardy, mogę przynieść obrazki, wszystko to, co dzieciaki mogą... To, co da mogą... się dzieciom wziąć do ręki. No. Tak, teraz te czasy takie szalone z tym, z epidemią i tak dalej. No ale tak, gumowe zwierzaki, jak najbardziej to się wodą z mydłem umyje. Flaszkardy to jest wszystko laminowane. Zamiast dywanu mamy pianki, które też się świetnie, żeby być z tymi dziećmi, z nimi usiąść, no nie przy stole, na podłodze. Więc tak naprawdę dalej da się, tak? Dalej da się. Jest całe pudło owoców, jedzenia plastikowego, zwierzaków gumowych, takich rzeczy, które no, nadal pozwolą dzieciom tak jakby naturalnie się tego języka uczyć, nie... Dokładnie. Nie pisząc im słówko na tablicy, bo takie dzieci są, no ja mówię, niepiśmienne jeszcze, więc my do nich inaczej musimy dotrzeć, przez dotyk, tak? Dokładnie, dokładnie. Jest jeszcze też opcja, no, na nasze czasy taka, że możemy połączyć nauczanie angielskiego też z jakąś tam plastyką i każdy po prostu zrobi sobie tą małpkę, zrobi sobie tego pingwinka do piosenki, tak żeby każde dziecko miało też swoją taką dotykalną pomoc. To też nie musi być koszyk zabawek, które dzielimy z wszystkimi, tylko każdy może mieć sam, bo w grupce 4-5 dzieci, no to tak można załatwić te 4-5 zabawek, czy każdy może sobie zrobić, bo jest na to czas i są na to możliwości, tak? W takich małych grupach. Każdy wychodzi ze swoim, albo zrobił, to jest jego, jest ta duma, też coś osiągnięcia, a dla nas to nie jest sposób, że pół lekcji zleci, bo dzieci kleiły, nie, bo one robiąc to, one się uczą, bo... Tak, też uczymy się... Wtedy one nie wiedziały. Dokładnie, ale też... Dla mnie to też są bardzo wartościowe aktywności. Ktoś pomyśli, że dzieci pół godziny malują, ale ja w tym czasie mogę powtórzyć kolory, mogę powtórzyć kształty, mogę powtórzyć... Części ciała, mnóstwo aktywności, mnóstwo rzeczy. Nawet polecenia właśnie typu namaluj, narysuj, wytnij, to wszystko jest nauka angielskiego. Także nie ma aktywności, w której nie jesteśmy w stanie się nauczyć niczego. Ja teraz rozmawiałyśmy na tym naszym spotkaniu, aktywność typu mycie rąk. Ja myślę, że to też się pojawi na zajęciach, że będziemy brać dzieci, będzie się to przewijać. My są w szkole instrukcje popowieszane po angielsku, jak te ręce myć. To jest też element życia, ważny element dzieci. To też po angielsku musi się gdzieś tam u nich pojawić. Czy teraz chcę, żeby w salach były wieszaki, żeby było mniej kontaktu na korytarzu? Ja jestem przekonana, że to też gdzieś tam na... Super piosenki są o ubieraniu się, prawda? Żeby dokładnie sprzedać przy tej okazji. Tak. Będzie się działo. Będzie się działo. Już się nie mogę doczekać, żeby się te kursy u nas rozpoczynały. Pani Kasiu, bardzo dziękuję za rozmowę, za te przemyślenia. Ja myślę, że jeszcze się tu spotkamy z Państwem na pewno na jakieś rozmowy o uczeniu dzieci. Dobrze mówię. Dziękuję również. Oczywiście, jak najbardziej. Będziemy rozmawiać. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pozdrawiam, do widzenia.